Maneczko, teraz jesteśmy na stanowisku STX, polski producent, prężnie rozwijający się, ciągłe nowości, no ale myślę, że lepiej o tym opowie sam STX. Więc tak, dzisiaj prezentujemy jako nasz główny produkt nową kolumnę, obudowa w całości wykonana w dębie, najwyższej jakości podzespoły, membrany wykonane z plecionki kompozytowej Kapton Kevlar Nomex, membrana głośnika niskotonowego wykonana z włókna węglowego. Wysokiej jakości komponenty zwrotnicy, wszystkie cewki powietrzne, kondensatory polipropylenowe. W głośnikach zastosowano pierścienie symetryzujące pole, tak zwane pierścienie Faradaya, przewody ekranowane magnetycznie, szereg różnych ustroi rozpraszających fale stojące, jak również minimalizujących odbicia. Dość ciekawa koncepcja wytłumienia, nietypowo nieumieszczone na ściankach jak w typowych kolumnach, natomiast w środku przekroju kolumny, co tak naprawdę jest jedynym prawidłowym umieszczeniem wytłumienia, natomiast ze względów technicznych dość rzadko stosowane. Dlaczego klejonka, a nie lita deska? Po pierwsze tak, lita deska jest dobra na instrumenty muzyczne, natomiast nie na kolumnę. Drewno jako takie ma z jednej strony bardzo powtarzalne swoje właściwości akustyczne, natomiast z drugiej strony bardzo różne. Zależy to po pierwsze od tego, z jakiego kawałku drewna zostało to wykonane, po drugie z jakiej części danego drzewa. Dlatego klejonka, czyli mamy rozproszone rezonanse. Każdy osobny kawałek ma inne właściwości, co powoduje, że przesunięcie częstotliwości rezonansowej. W przypadku pełnej deski jest to rozwiązanie, które niestety nie sprawdza się w przypadku kolu. Natomiast klejonka jest jak najbardziej słusznym rozwiązaniem. Dodatkową zaletą jest to, że konstrukcja jest bardzo stabilna czasowo. Nie patrzy się, nie wygina. Planujemy jeszcze wprowadzenie dla osób, którym ewentualnie ten wygląd mógłby nie odpowiadać, wersję fornirowaną, naturalnym fornirem. Teraz tak, druga, kolejna tutaj nasza nowość. Jest to podstawka magnetyczna. Nie ma bezpośredniego połączenia. Wszystko unosi się na poduszce magnetycznej. Powoduje to minimalizację drgań, szczególnie istotne w przypadku odtwarzaczy płyt CD i gramofonów. Podstawkę można stosować również pod kolumny głośnikowe, tak żeby zminimalizować przenoszenie drgań z obudowy i na obudowę. JBL to nie tylko kolumny, mamy tutaj również bogatą ofertę instalacyjną, także w scenariuszu, kiedy chcemy mieć głośniki totalnie schowane w domu, tudzież chcemy sobie uzupełnić kino domowe jeszcze dodatkowo o górną płaszczyznę i stworzyć system Dolby Atmos, no możemy to zrobić na pełnoprawnym JBL-u, uzupełniając głośniki o głośniki z odpowiedniej serii. Co więcej na ten temat? No tak, dokładnie. Producent w tym roku wypuścił aż 5 serii głośników instalacyjnych. Tutaj mamy zaprezentowane dwie, ale wspomnę o tym, że jest seria B. Czteromowa do instalacji takiej właśnie KNX-owej, takiej prostej, do nagłaśniania wielu stref. Druga seria jest właśnie serią Stage. Jest to, tak jak powiedziałeś, dedykowany produkt do nagłaśniania przestrzeni, budowy kin podtynkowej i natynkowej przy zastosowaniu obudów. Mamy też w opcji dedykowane obudowy do tego? Nie, ale chcę wspomnieć o tym, że mamy parametry techniczne, które pozwalają na zamówienie takiej obudowy według tak naprawdę... Żeby ten literaż i wszystko było optymalne. Okay, dokładnie. Jaka kubatura obudowy powinna być zastosowana, żeby te głośniki grały tak, jak producent zaleca, tak? Jasne. I tu mamy właśnie serię Stage, która występuje też jako wersji sufitowej i ściennej, w średnicach 6 i 8 cali.
kopułki, aluminiowe kopułki z wykorzystaną technologią znaną już z wcześniejszych projektów JBL-a HDI. Kolejna seria zaraz po stage'u to jest Studio 2. Jest to już bardziej rozbudowane głośniki niż w poprzednich seriach. Przede wszystkim warto zwrócić tu uwagę na regulację głośnika wysokotonowego. Czyli możemy zmienić sobie kierunek, oczywiście, żeby on padał na nasze tak jest, uszy. Dokładnie tak. I też aluminiowy głośnik wysokotonowy z możliwością jego regulacji, tak? Czyli jeszcze oprócz samego kierunku możemy sobie tak zmienić natężenie głośnika wysokotonowego. Rozbudowana przetwór, rozbudowana zwrotnica i możliwość malowania maskownic. Także to czyli też... maskownice są bezramkowe? Wszystkie maskownice do wszystkich serii głośników są bezramkowe. W przypadku serii Studio możemy je jeszcze pomalować, spersonalizować do swojego pomieszczenia. Słuchajcie, no JBL od 75 lat oferuje produkty home audio. Już dawno tak naprawdę nie było go na rynku, jeśli chodzi o taki sprzęt domowy, powiedzmy budżetowy, dlatego bodajże rok temu wprowadził na rynek dwie serie. Najniższa seria to jest seria Stage, która występuje właśnie w trzech, jako trzy podłogówki, dwa monitory, dwa subwoofery. To macie już je w ofercie i sprzedaż jest bardzo dobra. Kolejna seria, którą właśnie też producent uzupełnił jako oferta dla takiego klasycznego grania, tak? Audio oczywiście z możliwością rozbudowy do kina poprzez dokupienie subwoofera, głośnika centralnego i monitorów. Tutaj no, nie mieliśmy za bardzo miejsca, żeby te głośniki centralne pokazać, ale one występują w tym samym designie. Tak? A jak tu jest kolorystyką? Tylko brąz czy więcej coś? W pierwszej fazie, którą wprowadzamy w tym momencie, bo to jest ten moment, kiedy pierwsze dostawy zaczynają do nas przyjeżdżać, to występuje to w tym kolorze Dark Wood. W przyszłym roku planujemy wprowadzić drugi kolor, będzie to typowo taki orzechowy. Orzechowy jak bardzo podobny do głośnika tego HDI 3800 w serii JBL HDI. Jeżeli chodzi o kolor czarny? To jest propozycja koloru ciemnego, taki dark wood, czyli taki ciemne drewno. No, generalnie wydaje nam się, że to jest dobra propozycja dla dzisiejszego klienta, który potrzebuje, no, tych czarnych kolumn to jest już bardzo dużo na rynku. Ja myślę, że ta kolorystyka i ta barwa i ten design będzie się podobał. Zresztą też jesteśmy specjalistą, jeśli chodzi o sprzedaż produktu oldschoolowego, vintage'owego, retro. I widzimy duży potencjał w tym, więc myślę, że ta kolumna też znajdzie miejsce w wielu domach. No, przypomina prawie jak mebel, tak, w domu, także myślę, że wielu klientów znajdzie. Mi się optycznie od razu skojarzyła z starą serią E lub S. Coś takie, no, nawiązanie do przeszłości troszeczkę. Wiesz co, no tak, no JBL już od 75 lat oferuje produkty, które umilają nam czas i produkują sprzęt, który jest cały czas, powiedzmy, na najwyższych pozycjach na rynku, tak. No i tym też, i ta seria ma też taki cel i takie zadanie. Okej, to może przejdźmy dalej. HDI, czyli jesteśmy jeszcze wyżej? No, to już jest tak naprawdę najwyższa seria z takich klasycznych kolumn stereo. Wyróżnia się przede wszystkim zastosowaniem opatentowanej technologii przetwornika wysokotonowego z technologią HDI. Jest to produkt najnowszy, najwyższy w serii głośników stereofonicznych. Oczywiście też w ofercie są monitory, subwoofer, jak również głośnik centralny. Też możemy budować z tego kino 5.1 albo też cieszyć się dźwiękiem stereo przy zastosowaniu modelu HDI 3800 lub mniejszej podłogówki HDI 3600. One występują w trzech kolorach. Tutaj pokazaliśmy te wszystkie trzy kolory, czyli orzech, czarny lakier i taki szary orzechowy.
strukturą drewna, tak? Mhm. No i obok mamy jeszcze coś, można powiedzieć, też troszeczkę innej stajni, no, czyli powrót do korzeni. Inna stajnia. Coś bardziej retro. Tak, inna stajnia. No tutaj bym powiedział, że tak naprawdę klasyk, tak? Tak jak sama seria mówi, klasyk, to jest klasyk dla JBL-a, tak? Oni od ponad 75 lat proponują nam studyjne rozwiązania do zastosowania w domach i nie tylko. Tutaj mamy całą serię klasyk od tak naprawdę pierwszej, która się pojawiła na rynku, to jest L100. Mhm. Z maskownicą Quadrex, charakterystyczną w kolorze pomarańczowym. Jaki jest w ogóle cel tych charakterystycznych maskownic? Właśnie, to dobre pytanie. Tak naprawdę ta maskownica ma swoje zadanie. No, ocieplić trochę, stłumić ten dźwięk, żeby bardziej się wydawał basowy. Cieplejszy. Aczkolwiek cieplejszy, tak, ale to jest kwestia oczywiście gustu. Wielu klientów decyduje się na granie bez maskownicy, bo oczywiście akurat taka charakterystyka grania im bardziej odpowiada. Można powiedzieć, że trochę zmieniamy podejście do maskownicy, która ma wręcz za zadanie modyfikować dźwięk. Tak, tak. Gdzie standardowo zawsze się celuje, że musi być super transparentny akustycznie. Oczywiście. A tutaj dzięki temu możemy pod własne preferencje delikatnie ten dźwięk sobie modyfikować. Zgadza się. No i oprócz tak naprawdę samej maskownicy, która ma swoje zadania akustyczne, możemy też oczywiście wykorzystać potencjometr. Jeszcze mamy regulację osobną na samej kolumnie. Tak. I każda tak naprawdę propozycja z serii Classic, czyli duża L100, mniejsza L82 i jeszcze najmniejsza L52 ma taką możliwość. Można powiedzieć, że generalnie... A tu 140. No, mi też od razu się tak skojarzyło. Natomiast no, generalnie bym powiedział, że no, takie dostrajanie dźwięku pod siebie od strony kolumny nie jest codziennością. Mhm. To no nie jest codziennością. Pracują na to inżynierowie w Northridge w Kalifornii. Oni tworzą specjalną krzywą, charakterystyczną krzywą, która ma odpowiadać na najczęstszym preferencjom słuchania wśród klientów na całym świecie. Tak? Mają najwięcej sal odsłuchowych w Stanach Zjednoczonych, w których tak naprawdę te badania prowadzą. Tak? Więc tak naprawdę to jest propozycja ich. Dzięki temu to wszystko może trafić do szerszego grona odbiorców. Oczywiście, dlatego też oprócz L-setki producent zdecydował się na rozszerzenie całej serii o model niższy, mniejszy L82. Czyli tu pewnie mamy przetwornik ośmiosalowy? Tak. Tu generalnie one wszystkie występują z maskownicami w trzech kolorach. Pomarańczowy, czarny i niebieski. I też jest opcja, wariant najmniejszy, czyli L52 Classic. Czyli klasyczne monitorki. Klasyczny monitorek z możliwością powieszenia na ścianie, więc do mniejszych pomieszczeń, gabinetów jak najbardziej się nadaje. Co ciekawe, właśnie bas reflektor, te tuby są zamontowane z przodu, co pozwala nam to, że możemy zamontować je bardzo blisko ściany, tak? Bo cały bas reflektor tutaj idzie do przodu. Tam widzimy jeszcze jeden nietypowy produkt, coś podłużnego, coś poprzecznego. Jeszcze możemy się udać w tamtą stronę. Tak, wchodzimy tu powoli w taki temat aktywności. Tak? Producent też chce zaproponować w tym roku kilka produktów z możliwością konfiguracji w sieci i odtwarzania muzyki z sieci, streamowania jej. Czyli to jest produkt wszystko w jednym, samowystarczalny. To jest system muzyczny o dużej mocy, z końcówkami mocy do każdej sekcji przetworników, z możliwością odtwarzania z sieci, tak? Korzystając ze Spotify Connect, Tidal Connect, czyli pełny Chromecast. Mhm. Aczkolwiek też tu możemy podłączyć wszelkie urządzenia zewnętrzne, wykorzystując podłączenia wejścia analogowe i cyfrowe. I odnośnie aktywności, tu warto rozszerzyć Twoje pytanie o jeszcze dwa produkty, które mamy w ofercie. Mhm. I tutaj między innymi wracając właśnie do tego wzmacniacza, którego pominęliśmy, jednak myślę, że on tutaj warto, żeby znalazł swoją chwilę w Waszym materiale, ponieważ jest to stereofoniczny wzmacniacz sieciowy.
z możliwością właśnie konfiguracji w systemie za pomocą aplikacji Google Home, streamowania muzyki. Ale ewidentnie, jeśli chodzi o stylówę, znowu wrzucony w tryb vintage. Tak, tak. Tutaj mamy akurat przykład obudowy z drewna tekowego. Ta wersja była produkowana na 75-lecie JBL-a w zeszłym roku. Było to urządzenie, które było w zestawie z kolumnami Elsto Classic, też z tekowego drewna. Takich kolumn producent wyprodukował 750 na cały świat, z czego 16 par trafiło do Polski. Każda kolumna miała swój numer seryjny i podpis inżynierów. Unikat. Także to była taka sprzedaż, która zanim trafiła w ogóle na polski rynek, to już znalazła swojego odbiorców. Dokładnie. I wracając do tego wzmacniacza. Sprzedaż tak naprawdę i zainteresowanie wśród klientów samym wzmacniaczem była tak duża, że producent zdecydował się na kontynuację produkcji tego wzmacniacza. I dzisiaj jest tak naprawdę w regularnej ofercie. Tu mamy przykład, jeszcze wzmacniacza z obudową tekowego drewna, a w regularnej sprzedaży będzie z obudową z drewna orzechowego, jak cała seria. W serii domowej mamy jeszcze jeden produkt. Coś kolejny raz aktywnego, natomiast bardziej w klasycznym wydaniu. Można powiedzieć, że na pierwszy rzut oka mi to wygląda jak monitor studyjny troszeczkę. Dokładnie, dokładnie to. To jest monitor studyjny w wersji aktywnej. Z możliwością też wykorzystania Bluetooth, Chromecast, konfiguracji w sieci i streamowania muzyki bezpośrednio do urządzenia bez użycia żadnego wzmacniacza, streamerów, czyli same dwie kolumny podłączamy do sieci, konfigurujemy w sieci internetowej i możemy cieszyć się w wysokiej jakości dźwiękiem, wykorzystując takie aplikacje jak Spotify, Tidal i tym podobnie. To jest, słuchajcie, pierwsza wersja, propozycja monitora studyjnego producenta w wersji aktywnej. To jest pierwsza, mam nadzieję, że nie ostatnia, ponieważ głośnik przyjął się znakomicie na polskim rynku. Dealerzy chwalą go bardzo pod względem dźwięku. Zastosowana technologia jest bardzo rozbudowana. Mamy tu przede wszystkim technologię HDI z aluminiowym głośnikiem wysokotonowym, bas refleksy z przodu, przetwornik opatentowany też przez producenta JBL. Jeszcze zapytam, jak jest komplet? To jest jedna aktywna, druga pasywna, czy obie są aktywne i mają własne zasilanie osobne? Obie mają własne zasilanie. Okay, czyli są niezależnie całkowicie. Niezależnie zasilane. Nie, bo często w formach widzimy właśnie takie komplety, aktywny plus pasywny, a tutaj jest to bardziej tak studyjnie faktycznie zrealizowane. Tak, tylko że one się łączą jeszcze kablem i w ten sposób się ze sobą komunikują. Dokładnie tak. Grałeś coś kiedyś? Zdarzyło się.